Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. W odcinku, w którym, kto wie, być może zakończymy grę, tak jak wspomniałem na końcu poprzedniego odcinka. Ale to się jeszcze przekonamy, tam w ogóle się jeden gościu przepałętał w trakcie mojej tej akcji. A właśnie, odkryłem sobie tak, po pierwsze mamy tutaj do spalenia tych dwóch ziomków, ostroja szczura. Czyli po prostu gość z bronią białą. I właśnie szpicę, czyli takiego mini ogara, powiedzmy. Dobra. I ostatnie miejsce, jakie było do znalezienia, to był po prostu wyścig śmierci, którego jeszcze nie odkryłem. Tutaj. No wiem, może w bonusowym odcinku wam pokażę wszystkie te wyścigi. No wiesz, no pewnie się martwiło autko, jak tam jestem w stanie troszkę zrozumieć. Nie? Dobra, zobaczmy. Dobra, to już było. Jest fura. Jest syf, chaos i rozpierdol, ale to chyba jeszcze po ostatniej akcji. Wow! Wow! Zbutowany Chumbucket! Chyba zbutowany, bo żyje, nie? Tak, jeszcze żyje, dobra. Ruination. The one who thieved my big block and my concubine. Ale masz paskudny ryj. The one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag, as if cutting dead stump. Jeszcze jego tu brakowało. I saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey, and that monkey was made to sing about you, a woman, a child, a whole little family. Oj, stary, właśnie popełniasz gruby błąd. You must be the dad. Well, now, daddy's gonna die. O, wycinek z loadingu. Wszystko stracone. Kurde, nie! Chciałem zrobić... skontrolować! No! Dobra, to było akurat... A, uniknąłem chyba tego nawet. O kurde, nie wchodzą mi bloki. A muszę go... ten... Muszę mu kontrę zrobić w ogóle. No ej! Kurde, ale gość jest też za szybki, żebym mógł go postrzelić. Ej, znowu! Ale się nic kurde tu nie gadają, ale coś tam gadał, że... Czej! Co on powiedział? Moje słowa z moich ust? Ile mu powiedział? Bo z tego wynika, że Chumbucket był torturowany chyba, nie? To ile Chumbucket powiedział zgniło zębowi? A, proszę! Nie uciekniesz przed mą furią! Żyj pięści, zgniło dziąsie. Bo lepiej brzmi niż zgniło zęb. O, już mam... Pięknie! Uderzenie krytyczne. No i po furii, czyli już sobie nie pogadamy. Dziękuję. Kurde! Dobra, ale widzę mocne... ten... mocne cięcie. No kurde! No, przełamanie gardy, biecz! No, chodź.
No i czemu ta kontra mi wchodzi o sekundę za późno? Okej, pytanie, ile mu powiedział? I czy Skrotus tu był? O kurde, czy Skrotus też tu był? Kiedy Chumbucket był torturowany? Dobra, z gniłozą już jest obito mordym. Dobrze. Nie. Lord Scrotus gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now, killing him slow. Nie. Dobrze. Szkoda, że mu łba nie urwało. My angel, the magnum opus. You stole it. Righteous, it was not. I confess. But what could this lowly acolyte do? What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol tanks back here. So, where would... Kurde, bo się zgubię zaraz. How could it be? What's my place? It doesn't matter anymore. Idź do klasztoru. No nie, to kurde, Skrotus był przy tym, usłyszał wszystko. Nawet nie ma fast travela tutaj. A to nie wróży dobrze. To nie wróży dobrze. Ale słyszeliście, co powiedział? O psie? O nadziei, o glorii. Czy on teraz tam pojechał? Zabił psa. Je? Czy może uda się nam tam wpaść i może go powstrzymać? Mam szczerą nadzieję, że to drugie. Stary, czego ty się spodziewałeś po tym, że ja wjechałem na teren smażyciela. No i Maxa coś tu trzyma. Okej, nie ma tu nic Land Movera. Może być w środku. Zdążyliśmy czy nie? Mogłem się fasterelować, więc nie o to chodziło. Jest smażyciel. O nie, jest Gloria. Co on jej zrobił? Okej. Co? Nobody will remember my name. Yes, they will. Yes, they will. On je torturował. Nadzieję w pewnym momencie powiesił, a Glorię tak po prostu zostawił, żeby zginęła. I właśnie zmarła Maxowi na rękach. Jeszcze znać jej cieknie krew! Ale na hamowanie. Zajebisty kadr. Koniec misji. Wszystko stracone. Nadzieja i Gloria nie żyją. Zginęły z ręki Skrotusa. Zapłaci za to. Oj, na pewno zapłaci. Potęga maszyny. He murdered them. Skrotus. We'll have his blood. No będziesz miał. Pytanie tylko, gdzie on jest. Wow!
Okej, okay, no nieźle, my jesteśmy na terenie w ogóle wielkiej pustki. Znaczy, ej, wait, ej, co? Tu jest jeszcze jeden wyścig śmierci? Nieodkryty przeze mnie? Jak? Czy... Nie, dobra, okej, okay, tylko tak oddalony był, że tak wyglądało. Nie, no wszystkie odkryte. Fast Travel jest niedostępny. Wszystkie Fast Travel mam odkryte. To gdzie my mamy teraz iść? Must find him and end him. But where is he? Dobre pytanie. Nobody knows where he goes. Not Saint. Only his war boys know his patterns. His zigzags and desperate unholy movementations. A ten ziomek? O właśnie. He called himself Scab. Was a war boy, he said. Was with Scrotus. He said so. Oh, he'll know. Yeah, he'll know. And he will tell me. Dobra, nasz kolejny cel, Czarne Miasto. Czy jest już Fast Travel? Jest dostępny Fast Travel. Bardzo dobrze. No to cóż, lecimy. Czas zakończyć tę opowieść. I zakończyć ją z przytupem. Z przytupem, który zmiażdży ryj Krotusa na kwaśne jabłko. Rozumiem, że ludzie mogą się bać takich osób w tym świecie, ale jak bardzo oni muszą być zaszczuci, że nie chcą się postawić komuś takiemu. Przecież Skrotus, ostateczny pojedynek. Max wkrótce stoczy ostateczny pojedynek ze Skrotusem. Przed jego rozpoczęciem upewni się więc, że zarówno sam Max, jak i Magnum Opus są dobrze przygotowani. I ulepszeni. Dobra, to może lepiej... Najpierw uzupełnię amunicję. Dobra, ale wracając sobie do tego, co chciałem powiedzieć. Skrotus może i jest wielkim ziomkiem. No, powiedzmy, że... Trochę napakowanym. No, trochę. Mocno jebniętym. Też trochę bardziej przez to, że Max wpakował teraz tę piłę w łeb. Ale wcześniej jeszcze jej nie miał. To moje pytanie brzmi, dlaczego jak on był gdzieś, to nie wiem, tak z... 30 typa nie rzuciło się na niego z nożami i go nie zadźgało. Hmm? To jest dalej tylko człowiek. A był jeden dobry strzał ze snajperki, nie wiem, na arenie Czarnego Miasta. Albo jakiekolwiek bombę mu rzucić w twarz, no cokolwiek. Jeden dobry zamach na jego życie i na pustkowiu byłoby jednego śmiecia mniej. Bo nie mówię tu o bojowcach, bo oni po prostu ślepo wierzą w to, co gada wiekuisty Joe, Skrotus, bla bla bla. Oni tylko są nim posłuszni. Ale na bazie wiecie, pan i oni niewolnik. Nic innego. A cała reszta pustkowi? To są z tym zgniło zębem. On by tak naprawdę, gdyby Max, zamiast chcąc go złapać, po prostu by go zastrzelił od razu w tym schronie. Czy schronie? Nie. W tym. Silosie z pojówki. No to w tamtym momencie zgniło ząb nie pojawiłby się u Chumbucketa. My byśmy tam tylko zajechali i zabrali auto i pojechali dalej. Jak z buta wjechał. Tell you where to find him. Your fame walks on its own, and your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadside of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell! Bring his corpus gratis to the organic mechanic! And let the blood serve! Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Poniekąd prawda. Jest!
Jest Land Mover. I jest oczywiście gruby śmieć na jego czele. W centrum mini konwoju, powiedzmy. Dobra, jedziemy z tym. Zlikwiduj eskortę Skrotusa. Gdzie my jesteśmy? O, nie mogę na mapę spojrzeć. Okej. No strzelaj, Chumbucket! Jesus! Mogłem dwóch typa zdjąć naraz, no. Serio, stary? Ale te głosy w ogóle, glory, nadziei... dodają poniekąd nawet uroku całej tej akcji. Dobra, 8 grzmotów jeszcze mam. Dobra, tutaj użyję tego, żeby zaoszczędzić amunicję. Landmover, oderwij pancerz boczny za pomocą harpuna, aby odsłonić zbiorniki z paliwem. Spoko. No, tylko jeszcze muszę być na tyle blisko, żeby ten pancerz sobie zahaczyć. To jest trochę za daleko. O! To wiem? Jest! Strzelby albo grzmotu. No, jak mogę strzelbą, to czemu by nie? Trafię? Nie trafię, za daleko jestem. Bum! A to nie wszystko. Strzelaj. Chryste. Szybciej, szybciej, szybciej. Naprawiaj. Nie może uciec. Ale kurde, nawet nie mam mapy tutaj dostępnej. Wróć do Land Movera. No shit game. Jakbym o tym jeszcze nie wiedział. Szybko wrócić na asfalt. Czyli tak, jeszcze musimy zrobić to samo, ale z drugiej strony. Dawaj, 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 dawaj. Na asfalt, na asfalt. Będziemy szybciej jechali wtedy. No na asfalt, albo na coś, co go, powiedzmy, ma imitować. Na drogę, o. Long story short. Dobra, to teraz harpun po raz kolejny. Teraz to samo, ale z drugiej strony. Ale pomyślałbym to, że on powinien być chyba trochę wolniejszy po zniszczeniu takiej ilości paliwa. Dawaj, 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 wyceluj. Oderwij. A, dawaj go grzmotem. Raczej się tu więcej typów nie pojawi. I co teraz? On tym steruje, czy ma kierowcę?
Oho, szarża. Nie. Serio? O kurde. Okej, miał kierowcę. O nie! Znaczy nie, on już chyba nie żyje. A teraz to już na pewno nie żyje. Ty, czy to jest? Czy to jest moje auto? Czy to jest moje auto? Gościu! Hono! A, są te. Gromobijce. Gościu! Ale będę miał czyszczenia auta, jak się w końcu ciebie pozbędę. I nie, i to nie czyszczenia swoich zwłok. Tu jest jeszcze jeden. I to powinno wystarczyć. To mi nie wyszło. Ale kurde, jeszcze teraz Chambaket doszedł. Do głosu. Wynocha z mojego auta. O, jak ładnie. Patrzcie, jakie autko pancerne. Typ nie żyje, autko i silnik w całości. I odpadły wszystkie durne ozdoby z Krotusa. Ojejku, co się stało? Czyżby śmierć wyciągała swe łapy po ciebie? O, proszę. Kawałek jego zdubki prosto w jego boku. Prawie w serce. Co ten róg na kutasie? Takie w ogóle... pytanie. Weź go, urwij, wbij mu w łeb! Kurde, Maksiu. Spodziewałem się czegoś więcej. No to było wyjątkowo głupie z twojej strony. Cudnie. Powinien teraz się wciągnąć strzelbę i mu tak strzelić centralnie w pysk. Jest interceptor. Ale widzę pospawane w paru miejscach. O tak, nie ma tak słyszeć znowu te autko. Po takim czasie rozłąki. Zostawił tę szklaną kulę. Trochę szkoda.
jest Interceptor. Nie ma niestety Chumbucketa. No, szkoda, że Chumbucket zginął, no. Miałby zajebistego mechanika wtedy. O kurde, takie zakończenie. I teraz co dalej? Jedzie dalej i zaczyna się kawałek później fabuła Mad Max na drodze gniewu? Nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, da się pominąć napisy? Da się. Poproszę. Wow. Przebudzenie w korkociągu. Wymaluj moje imię ich krwią. Gotowe. Równiny spokoju czekają. Gratulacje, udało ci się ukończyć fabułę Mad Maxa. Znajdziesz jednak wciąż wiele ciekawych miejsc, a ważne postacie oraz elementy, takie jak Magnum Opus i Chumbucket, będą znowu dostępne. Możesz kontynuować eksplorację, domykać rozpoczęte wątki i ulepszać swój samochód. Pustkowia stoją przed tobą otworem. Interceptor dodany. Ulepszenia dla Maxia jeszcze? O, pancerz i strzelba jeszcze mogę ulepszyć dzięki temu. Za darmo. Kwintesencja Givery. Wysłużony dwulufowy obrzyn, pamiętający stare dzieje. Można na nim polegać i przeładowuje się go szybciej niż inne prowizoryczne strzelby. Stary, mógłbyś... No to weźcie i zacznijcie, kurwa, ja mam zawsze rozpoczynać. To go zdziel w ryj, niech wstaje. Legendarna strzelba Maxa, kwintesencja Givery. Wysłużony dwulufowy obrzyn pamiętający stare dzieje. Można na nie polegać i przeładowuje się go szybciej niż inne prowizoryczne strzelby. Czyli nie będę miał, dwa strzały, tak jak w przypadku dwururki, ale ta dwururka jest o wiele słabsza. Sweet! Legendarna strzelba w posiadaniu. I czarna skórzana kurtka też za zero. To w tej kurtce zostałem wojownikiem Shaws. O 50% mniejsze obrażenia otrzymywane pięściami i bronią. Sweet. I mamy nasz wygląd totalnie na początku całej gry. No nie licząc tych kastetów. I tego chociaż może to był? A nie wiem. Ale jest cały nasz wygląd z tego, z początku gry. O, nawet te metalowe wzmocnienia na czubkach butów. Cudnie, cudnie. Kurde, tego dlaczego to dopiero pod koniec gry jest do odblokowania? I w pojazdach oczywiście dodał się jeszcze Interceptor. Niezłomny król potężnych krążowników Shaws, maszyna o 1000 żyć i prawdziwy duchowy rywal Magnum Opus. Pięknie. I cóż, to będzie tyle. Koniec naszej przygody w Mad Maxie. Bo myślę jeszcze, czy pokazać ewentualnie te wszystkie wyścigi śmierci, ale jak tak myślę, to chyba nie do końca, no bo... No ile to będzie potem powtórek i tak dalej, no... Trochę nie warto, mi się wydaje. To już tam sobie prywatnie ogarnę, żeby dokończyć wyzwanie. A ode mnie póki co to tyle. Żegnam się z wami i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, który, no, dobre pytanie w sumie, z czego będzie. Jeszcze pomyślę, ale chyba mam nawet dobrą propozycję, ale to dopiero w tym odcinku. Póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale.